Fotowoltaika w Polsce stała się bardzo popularna. Wysokie ceny prądu sprawią, że pomimo zmiany sposobu rozliczania z ilościowego na kwotowy, instalacji nadal będzie przybywać, z tym że w trochę wolniejszym tempie. Jednak do tak gwałtownego przyrostu mocy fotowoltaice nie zdążyły się przystosować sieci energetyczne, które były projektowane do przesyłu energii od elektrowni poprzez sieci wysokiego i średniego napięcia kierunku odbiorcy końcowego i sieci niskich napięć. Jednak rozwój energetyki rozproszonej sprawił, że słoneczne dni energię trzeba kierować w przeciwnym kierunku. W dzielnicach, gdzie fotowoltaika jest popularna lub gdzie były programy dofinansowania do fotowoltaiki, pojawił się problem wysokich napięć i w konsekwencji wyłączanie się mikroinstalacji fotowoltaicznych. Częste wyłączanie mikroinwertera ma negatywny wpływ na jego żywotność, a dodatkowo nie mamy własnej produkcji, akurat w czasie, kiedy powinna być najwyższa. Jak się przed tym chronić? Co zrobić, aby nasze instalacje w słonecznym dniu produkowały prąd, a nie tylko szpeciły dach? O tym w dalszej części. Oglądajcie do końca. No i na początku proszę Was też o lajka, subskrypcję. A najbardziej zależy mi na komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Czy macie już problem z wysokim napięciem? Czy może obawiacie się tego? No i jak sobie z tym radzicie? Czekam na Wasze komentarze. Optymalny poziom napięcia w sieci powinien utrzymywać się na poziomie 230 V i może wahać się maksymalnie o 10%, czyli w przedziale od 207 do 253 V. Zgodnie z tymi parametrami ustawione są również falowniki, czyli główne urządzenia w instalacjach fotowoltaicznych, które przetwarzają prąd. Jeśli napięcie w sieci zbliży się do wartości 253 V, to falownik obniży produkcję, a po przekroczeniu tego napięcia całkowicie się wyłączy i nie będzie działo aż do momentu powrotu napięcia w sieci do normy. Falownik trójfazowy wyłączy się nawet jeśli napięcie choćby jednej z trzech faz przekroczy 253V. Dość łatwo jest o taką sytuację z pojedynczym falownikiem jednofazowym. Gdyby falownik dalej pracował, napięcie w sieci mogłoby wzrosnąć do niebezpiecznych wartości, uszkadzając najbardziej wrażliwą elektronikę w domach. Problem ten powstaje najczęściej, gdy wiele instalacji jest podłączonych do jednej linii energetycznej. Nasila się on podczas słonecznej pogody, kiedy panele fotowoltaiczne produkują najwięcej energii. Jeżeli moc zainstalowana w fotowoltaiki w obrębie stacji transformatorowej znacznie przekracza moc transformatora, to problemy są niemal pewne. Ponadto problem występuje często w domach, które są daleko od transformatorów i w mniejszych miejscowościach. Właściciele przydomowej fotowoltaiki wykorzystują na bieżące potrzeby najczęściej zaledwie 20-30% energii wyprodukowanej we własnej instalacji, a pozostała część trafia do sieci, powodując czasem jej przeciążenia. Co możemy zrobić z problemem wysokich napięć? Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zbadać napięcie w sieci w czasie, kiedy fotowoltaika nie działa, czyli przed wschodem Słońca. Jeżeli już wtedy napięcie znacznie przekracza 230 V, to powinniśmy zgłosić sprawę do zakładu energetycznego, który powinien podjąć niezwłoczne działania w sprawie obniżenia napięcia w sieci. Najczęściej poskutkuje to obniżeniem napięcia o kilka V. Jeżeli w słoneczny dzień napięcie przekracza 253 V, to prawdopodobnie ktoś źle skonfigurował swój falownik i naraża nas na awarie wrażliwych sprzętów elektronicznych. W takim przypadku należy wnioskować o instalację analizatora parametrów sieci. Zgłaszając problem do zakładu energetycznego, warto załączyć raport pomiarowy, odczyty swalownika, pomiary pętli zwarcia i stanu pracy instalacji oraz dane pokazujące przekroczenie dopuszczalnych wartości napięcia. Jednak od razu nadmienię, że zakłady energetyczne mają ograniczone budżety na modernizację sieci, a naprawienie problemu zazwyczaj wymaga wymiany transformatora na trafo o większej mocy, montaż większej ilości. Transformatorów na danym obszarze, a czasami wymiany przewodów na kable o większej średnicy. Dlatego tak istotne jest zwiększenie autokonsumpcji energii w miejscu jej wytwarzania. Wystarczy w porach największej produkcji uruchomić w domu więcej odbiorników energii, włączyć boiler, pralkę, suszarkę, piekarnik, ugotować obiad na pocie indukcyjnej, podpiąć ładowarki do pojazdów elektrycznych, odkurzaczy, a w skrajnym przypadku uruchomić koparkę do kryptowalut, o ile ktoś taką posiada. Wiele urządzeń ma programatory, które uruchomią np. pralkę czy zmywarkę w czasie, kiedy napięcie w naszej sieci jest największe, a nas wtedy nie ma w domu. Wówczas inwerter będzie miał mniej energii do wypnięcia na zewnątrz. Bardzo przydatnymi urządzeniami są inteligentne gniazdka, które możemy zaprogramować tak, aby włączyły przesyłanie prądu od wolnej przez nas wybranej porze. Możemy też sterować nim zdalnie. Link do takiego urządzenia podam w opisie. Warto też do autokonsumpcji prądu w szczycie produkcyjnym namówić sąsiadów, bo tylko wtedy to przyniesie wyraźny spadek napięcia w sieci i zwiększy produkcję prądu przez nasze instalacje. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest magazynowanie nadwyżek energii w akumulatorach. Dzięki temu nie obciążamy sieci niezużytą energią, a odebrać ją możemy w dowolnym momencie bez żadnych strat. Minusem rozwiązania są ceny akumulatorów do magazynowania energii. kosz baterii o pojemności 10 kW to kilkanaście tysięcy złotych. Z pomocą ma przyjść czwarta edycja urzędowego programu Mój Prąd, gdzie są duże dofinansowania do przydomowych magazynów energii. Plusem instalacji hybrydowej jest to, iż w przypadku awarii sieci nasza instalacja się nie wyłączy, będzie nadal zasilała nasze urządzenia elektryczne. Nietypowym rozwiązaniem, które może się sprawdzić w niektórych przypadkach jest podpięcie trzech osobnych falowników jednofazowych na każdą z faz. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Różnice napięć między fazami przestają mieć znaczenie. Każdy falownik działa niezależnie. W razie awarii wyłączenia falownika, dwie trzecie instalacji wciąż działa. W razie zaniku jednej fazy, pozostałe dwa inwertery działają. Minusem jest wyższy koszt instalacji. Trzy osobne falowniki kosztują więcej niż jeden w trójfazowy. Ponadto dochodzi zwielokrotnione okablowanie i zabezpieczenia. Przed taką inwestycją warto sprawdzić jakie napięcie panuje w lokalnej sieci na poszczególnych fazach. Jeżeli jest niemal jednakowe, to nie warto montować trzech falowników. Innym sposobem na zmniejszenie napięcia w sieci jest wydłużenie czasu własnej produkcji prądu za pomocą instalacji w sud zachód, co pozwoli przesunąć swoją produkcję prądu poza czas szczytu produkcji z większości instalacji w okolicy, które zazwyczaj są skierowane na południe. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest wzrost własnej autokonsumpcji poprzez własny prąd od wschodu słońca aż do zachodu, a nie tylko w południe, kiedy jesteśmy zazwyczaj w pracy. W nowym systemie rozliczeniowym zwanym netbilingiem taki układ paneli jest niemal konieczny. Jestem ciekawy, czy wy macie jakiś własny sposób na obniżenie napięcia w sieci? Jak wy podchodzicie do tego zagadnienia? Czy macie już w ogóle takie problemy, czy na razie nie martwicie się? Nie dotyczy was to w ogóle. Napiszcie mi o tym, wymienimy się doświadczeniami. No i możecie mi też napisać, na jaki temat zrobić kolejny film. Do następnego razu, cześć.